Przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki. Dzisiaj jestem tutaj dla was po to, aby powiedzieć wam, co takiego w życiu stało się moim istotnego, aby właśnie o tym powiedzieć. Ja chciałem wam powiedzieć o tym, że nie ma w życiu istotnych rzeczy. A wiecie dlaczego? Bo życie się kończy. Każdego życie tutaj na ziemi dobiega końca. I tak naprawdę czym są istotne rzeczy? Czym jest to, że masz pracę? Czym jest to, że masz wielkie pieniądze? Czym to wszystko jest? Ja ci dzisiaj powiem, czym to jest. To wszystko jest niczym. To wszystko jest niczym, ponieważ jeśli twój mózg, twoje serce, twój umysł nie skieruje się na to, co jest wieczne, to wszystko to, co masz dzisiaj, ja ci mówię, że jest niczym. I taka jest, przyjaciele, prawda. Wielu ludzi z różnych klas społecznych myśli sobie, to jest ważne, pieniądze, ważna jest polityka, ważne są znajomości, ważne są układy, koneksje, ale ja ci dzisiaj powiem, że ty to również wiesz, że to wszystko idzie w kibel i to wszystko ma swój kres, kiedy człowiek staje w obliczu śmierci. Pewien raper polski powiedział kiedyś tak: w obliczu śmierci nie ma sprytnych, nie ma odważnych, straszy brak uzyskania drugiej szansy. I wiecie, te słowa mają w sobie wielką prawdę. A wiecie dlaczego? Bo nie ma kozaka na śmierć. Ale ja wam powiem dzisiaj jedną ważną informację. Jest jeden kozak, który zwyciężył śmierć i który zwyciężył głupotę tego świata. Jest jeden kozak, który każdą twoją głupotę i każdy twój grzech poniósł, na siebie wziął i zmiażdżył i pokonał. I powiem ci co. Ten człowiek, który przyszedł tutaj na ziemię i pokonał twój grzech, wziął go na siebie i zniweczył, sprawił, że ten grzech nie ma żadnej wartości, to Jezus Chrystus. Przyjaciele, ja jestem człowiekiem, który nie mówi wam tutaj jakichś smutnych opowieści o tym, co tak naprawdę w moim życiu nie miało jakiegoś wielkiego przełożenia. To, co się wydarzyło w moim życiu, to, kiedy ja się spotkałem z Jezusem i kiedy ja prawdziwie do Niego zawołałem, to był największy przełom mojego życia. Powiem wam coś. Wydawało mi się, że jestem mocny i cwany. Wydawało mi się, że jestem jakimś kozaczkiem, ale powiem wam coś. Kiedy poznałem Jezusa, to zrozumiałem, że wszystko jest skazane na porażkę, a każdy, kto złapie się Chrystusa za nogi, każdy, kto złapie Chrystusa i go nie odpuści, ten zwycięży. I powiem wam jeszcze coś, do Chrystusa każdy ma dostęp. I powiem wam jeszcze coś, nie należę do żadnego układu religijnego. Nie jestem człowiekiem skażonym przez jakiś system religijny, tylko jestem człowiekiem, który szukał Chrystusa i go znalazł. Jestem człowiekiem, który zapragnął dowiedzieć się, czym na tym świecie jest prawda, czym jest ta prawda. I dowiedziałem się, że prawda przyszła 2000 lat temu tutaj na ziemię jako człowiek, że ta prawda to Jezus Chrystus i ta prawda odmieniła moje życie. A ja, wiecie, byłem przestępcą, byłem bandziorem, byłem człowiekiem, który brał narkotyki. Byłem człowiekiem, który okradał ludzi na ulicach z różnych rzeczy, żeby mieć hajs na narkotyki. Takim byłem człowiekiem, ale kiedy podwinęła mi się noga, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, kiedy upadłem, ja wtedy zrozumiałem, że ja muszę znaleźć jakąś odpowiedź, bo to, co robię ja, to jest skazane na porażkę. Zrozumiałem, że droga, którą ja sobie wybrałem, nie ma tak naprawdę sensu. I kiedy zawołałem do Jezusa, kiedy w więzieniu w 2014 roku zawołałem do Jezusa, to On prawdziwie do mnie przyszedł. Wiecie, co to znaczy zawołać do Jezusa? To znaczy uwierzyć w to, że On wziął twoje winy na siebie, że On zapłacił cenę życia, cenę twojej głowy. On
miała być ścięta twoja głowa za twój jeden głupi grzech i tak miała być moja. Ale ja uwierzyłem w to, że On to wziął na siebie. Ja uwierzyłem w to, że On wziął z miłości do mnie na siebie mój grzech. I On tak zrobił. I kiedy w to prawdziwie uwierzyłem, wiecie, wtedy system mojego myślenia się zmienił. A wiecie dlaczego? Bo wypełnił mnie Duch Święty. Bo narodziłem się na nowo. Bo jest napisane, że kto uwierzy w sercu, kto uwierzy w sercu i wyzna ustami, będzie zbawiony. I ja tak uwierzyłem. I ja tak wyznałem. I stałem się zbawiony na wieki. Wypełnił mnie Duch Święty. Mój charakter się całkowicie zmienił. Byłem przestępcą, a stałem się człowiekiem, który nienawidzi grzech, który chce podążać za tym, który go uratował, za Jezusem Chrystusem, a byłem naprawdę w złym miejscu. Wiecie, Polska to jest takie dziwne miejsce, gdzie gdy mówi się o Jezusie, to ludzie wykazują bardzo dziwne reakcje. Wiecie, nie moja to wina, że nigdy nie zadaliście sobie pytania, kim jest prawdziwy Chrystus. Nie moja to wina, że nigdy nie chcieliście Go poznać. Niczyja to wina, że nigdy nie zdecydowaliście się, aby poznać Go takim, jakim On jest. Ale ja zdecydowałem się na to. Ja zdecydowałem się, że ja poznam tego wielkiego kozaka, o którym już słyszałem w kartach Biblii. I zobaczymy, czy to jest wielki kozak. Tak sobie pomyślałem. I kiedy właśnie przeczytałem o tym, co on zrobił, kiedy uwierzyłem w to, co on zrobił, z moich oczu popłynęły łzy, bo ja prawdziwie przekonałem się, że ten Jezus, o którym nic nie wiedziałem i którego mi od małego sfałszowywano, od małego, cała religia, cały system religijny, to całe kłamstwo. Ja się wam dzisiaj poniekąd nie dziwię, że wy nie wierzycie, ale to was nie usprawiedliwia. Dzisiaj słowa, które ja głoszę, są ku upamiętaniu dla tych, którzy jeszcze prawdziwie nie pokłonili się przed obliczem wielkiego króla, którzy jeszcze do tej pory nie uwierzyli prawdziwie w to, co on zrobił. I taka jest prawda, przyjaciele. Wielu z was nie zwraca uwagi kompletnie na słowa Ewangelii, którą słyszycie. A słowa Ewangelii, którą słyszycie dzisiaj, to prawdziwa i pełna Ewangelia, że zbawienie jest za darmo, że nie można sobie zasłużyć, a wystarczy uwierzyć i przyjąć w to, co zrobił Jezus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. To wystarczy tylko przyjąć, tak jak ja przyjąłem, szczerym sercem, i moje życie się odmieniło. Tak musisz zrobić i ty, choć tak naprawdę nie musisz. Od ciebie zależy, czy wybierzesz życie, czy śmierć. Jeśli ktoś potrzebuje teraz uzdrowienia z jakiejkolwiek choroby, jesteś uzależniony od narkotyków, od alkoholu, dawaj tutaj, nie przejmuj się. Wystaw nas na próbę. Przyjdź tutaj i sprawdź, jak działa Boża moc. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia od narkotyków, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia z jakiejkolwiek choroby, przyjdź tutaj, a będziesz zdrowy.